tryb hardcore i ciekawe zmiany w Battlefield 5. Epicki zestaw dostępny za darmo dla wszystkich graczy. Kody na najnowsze Battlefield rozdawane przez DICE. Trzecie źródło informujące o kolejnej grze z serii. 11 trybów i 4 pojazdy, które zostały porzucone mimo zaawansowanych prac oraz ukryte informacje z EA Play o najnowszym Battlefieldzie. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od EA Play i tego, co pojawiło się w kwestii Battlefielda. Tak jak pisałem na karcie społeczności, trzeba było się przygotować, że raczej nic nie pokażą, ale jednak poruszono drobne kwestie. Na samym końcu wydarzenia skupiono się głównie na konsolach nowej generacji i możliwościach technologicznych, jakie zaoferuje ten sprzęt. Destrukcja, z której znany jest Battlefield, ma być jeszcze lepiej dopracowana, co może być przy okazji usprawnieniem samego systemu Levolution. Kolejna sprawa to duża ilość graczy na stosunkowo małej powierzchni. Miałby to służyć oczywiście zwiększeniu liczby z tego klasycznego modelu 64 graczy, a taki powrót do 128 graczy przy takiej grafice byłby czymś na pewno bardzo fajnym, zwłaszcza przy walkach na taką skalę. Trzecia sprawa to sztuczna inteligencja. Samoucząca i ulepszająca się AI była już testowana, jeśli dobrze pamiętacie, w Battlefield 1 i w Battlefroncie 2. Zastanawiacie się pewnie, czemu widzimy tu japońskich żołnierzy. Jest to oczywiście jedynie placeholder, który ma pokazać możliwości techniczne, a nie faktyczną zawartość. Pierwsze efekty tych rozwiązań można zobaczyć na Iwo Jimie lub na nocach w Nivel z Battlefielda 1. Czwartym elementem są detale graficzne i rozbudowana forma animacji, co ma odniesienie w mimice, rysach twarzy postaci oraz oczywiście grze świateł i innych pomniejszych detalach otaczającego świata. To pokazuje, jak wiele może jeszcze zaoferować ciągle usprawniany Frostbite oraz ile możliwości technologicznych przed nami. Nowa generacja konsol jest na pewno dużym przeskokiem wobec tego, jak czasami deweloperzy różnych gier musieli się ograniczać, aby gra mogła zostać wydana na konsole obecnej generacji. Jednak nowości nowościami, ale brak poważnych błędów jest na pewno równie potrzebny jak wszystkie ulepszenia. Niby tylko tyle, a jednak aż tyle. Co ciekawe, dziennikarz VentureBeat Jeff Grubb, omawiając konferencję EA, wspomniał, że Battlefield 6 będzie osadzony we współczesności, a remaster Bad Company, o którym mówił parę lat temu, został odstawiony. Więc widzicie, jak każdy sobie zaprzecza nawet w kwestii remasterów. Dystans zalecany. Oczywiście, jeśli pojawią się jakiekolwiek informacje o Battlefield 6, to wszystkim Was poinformuję. Dlatego zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale. A teraz przejdźmy dalej. Wracamy jednak do obecnych tytułów, a właściwie do zmian w Battlefield 5. Jeff Braddock udzielił na Reddicie paru znaczących informacji odnośnie implementacji hardcora. Tryb nie zostanie stworzony przez twórców, ale jak sami wiecie, gry prywatne wciąż będą otrzymywać nowe opcje. Tak samo będzie w przypadku hardcora, bo zespół pracuje nad dodaniem opcji jak ilość obrażeń, liczba tiketów, licznik czasu, ograniczenia odnośnie broni czy danych klas, co pozwoli nam stworzyć m.in. niestandardowy tryb z ustawieniami hardcora. Szkoda tylko, że tak późno. W zbrojowni również zajdą zmiany. Deweloperzy opracowują kalendarz, który będzie wyświetlać z wyprzedzeniem elementy, które mają się znaleźć w danym tygodniu. Docelowo będzie to umieszczane na Reddicie lub forum. Trwają również dyskusje na temat kasy kompanii przyznawanej na koniec rundy i m.in. zwiększeniu tej sumy. W plikach natomiast znaleziono 11 nowych trybów i 4 nowe pojazdy, które mimo zaawansowanych prac nie zostały zaimplementowane. Niemieckie działo samobieżne Grill, niemiecka haubica samobieżna Hummel, brytyjski Bishop oraz Churchill Avro z moździerzem o kalibrze 290 mm. Tryby to m.in. Inwazja, Wielkie Operacje na Pacyfiku, Capture the Flag, Final Stand oddzielony od Wielkich Operacji, Tank Superiority, czyli taka dominacja czołgów, Mistrz Broni, o którym mówiłem ostatnio, Operacje w mechanice Battlefield 1, czy znany tryb 5 vs 5 podobny do potyczek. To wszystko pokazuje, ile pracy poszło na marne i jak wiele pomysłów mimo wszystko mieli deweloperzy. W tym tygodniu do zdobycia ponownie jest 100 bońców, a do 25 czerwca macie szansę zdobyć za darmo epicki mundur Sturmjäger oraz elementy kustomizacji do Flakpanzera. Trzeba je odebrać w zbrojowni. Ostatnio celebrowano powrót gier EA na Steam. Z tej okazji na social mediach Battlefielda rozdawane są co jakiś czas kody do gry. Był to już Battlefield 3 i 4, więc trzeba uważnie śledzić konta na Twitterze czy Instagramie. Na koniec informacja o trzecim źródle na temat Battlefielda 6. Już niespełna miesiąc temu użytkownik Reddita o dosyć niecodziennym niku, który wcześniej udzielał informacji na temat remake'a Resident Evil 3, opublikował wpis o najnowszym tytule studia DICE. Mówi on m.in. o tym, że w czasie produkcji Bad Company miałby zostać przekształcony w Battlefielda 6. Pora dnia miałaby się zmieniać podczas jednego meczu, czyli ten cykl dzień-noc, na serwerze miałoby być ponad 100 graczy, co częściowo może się zgadzać. Do tego obecność botów w multiplayer, czy możliwość zmiany broni na inny model, jak na przykład z AK-47 na AK-47U. Miałby być przeznaczony na PC i konsolę nowej generacji.
Jak sami widzicie, kolejny punkt odniesienia, ale podający więcej szczegółów na temat samej rozgrywki. Interesujące jest to, że Leaker w gruncie rzeczy jako pierwszy wypowiedział się w kwestii Battlefielda, a jego post podobnie jak film Dakariego został usunięty. Traktujcie to jako kolejną ciekawostkę, bo teraz pewnie będzie ich ogromny wysyp, a każdy może pisać co tylko sobie zechce. Piszcie co o tym wszystkim sądzicie, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!